Środa, 11 września, Dorota Bednarska, witam Państwa. Na początek skrót ważniejszych informacji dnia. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Michałów wypowiedział Wojewódzkiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej umowę na opłaty w tzw. taryfie dwuczłonowej. Włodzimierz Suliga, były dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, uznaje odwołanie ze stanowiska za bezpodstawne. Dziś w Radomiu odbyła się pierwsza rozprawa przeciwko pozwanemu przez Suligę prezesowi Krajowego Urzędu Pracy. Spółdzielnia Mieszkaniowa Michałów wypowiedziała Wojewódzkiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej umowę na opłaty za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę w tzw. taryfie dwuczłonowej. Według zarządu spółdzielni po opomiarowaniu ponad połowy mieszkań korzystanie z tej taryfy stało się nieopłacalne. Opłaty w taryfie dwuczłonowej podzielone są na dwie części: stałą, niezależną od faktycznego zużycia dostarczonej przez WPC Energii, oraz zmienną. Według podpisanych umów część stała stanowi 70% opłaty, część zmienna jedynie 30%. Ponieważ w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Michałów około połowy budynków jest opomiarowanych, okazało się, że stosowanie starej taryfy jest nieopłacalne, w związku z czym zarząd wypowiedział WPC-owi umowę. Nie możemy dalej tolerować takiego stanu rzeczy, że 70% w taryfie są koszty stałe, a 30% koszty zmienne. A więc proszę Państwa, to są te koszty, które bezpośrednio konsumują lokatorzy mieszkań. Mimo iż w przeliczeniu na jednego lokatora Michałów jest najbardziej zadłużoną spółdzielnią, po rozliczeniu opomiarowanych budynków okazuje się, że mieszkańcy płacący za faktycznie zużyte ciepło otrzymają zwroty nadpłat w wysokości od 200 tysięcy do 4 milionów starych złotych. Gdyby WPC zgodził się na proponowane przez spółdzielnie mieszkaniowe zwiększenie części zmiennej do 60%, oszczędności lokatorów byłyby jeszcze większe, tyle że WPC otrzymałby mniej pieniędzy. Zarząd Michałowa proponuje obecnie korzystne warunki spłaty kosztu montażu urządzeń pomiarowych w kolejnych mieszkaniach, gdyż docelowo spółdzielnia chciałaby opomiarować 100% zasobów. Włodzimierz Suliga, odwołany z funkcji dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy, pozwał do sądu prezesa Krajowego Urzędu Pracy. Suliga twierdzi, że wypowiedzenie umowy o pracę jest bezzasadne. Dzisiaj odbyła się pierwsza rozprawa. Rozprawa odbyła się bez udziału pełnomocnika prezesa Krajowego Urzędu Pracy. Andrzej P. przysłał do sądu odpowiedź na pozew Włodzimierza Suligi, w której stwierdza, że dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy prowadził złą politykę personalną, źle zarządzał podległymi urzędami oraz wykazywał zbyt małą efektywność i skuteczność działania. Prezes Krajowego Urzędu Pracy napisał też, że konkretne zarzuty przedstawi w toku procesu. Włodzimierz Suliga uważa stawiane mu zarzuty za bardzo ogólnikowe. Twierdzi też, że zostały one spreparowane, a cała sprawa związana z jego odwołaniem ma kontekst polityczny i związana jest z jego wystąpieniem z SLD. Suliga jest też radnym w Borkowicach i zgodnie z obowiązującą ustawą o jego zwolnieniu powinien być powiadomiony przewodniczący Rady Gminy. Sąd postanowił sprawę odroczyć. Sprawa została odroczona bez terminu z dwóch powodów. Zostały zażądane dokumenty z Najwyższej Izby Kontroli oraz dokumenty z Krajowego Urzędu Pracy po przeprowadzonej wcześniej kontroli w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Radomiu. Oraz drugi powód, dopuszczono dowód zeznań świadka zamieszkałego w Warszawie na stałe, dlatego ten dowód będzie przeprowadzony w drodze pomocy sądowej przez Sąd Rejonowy w Warszawie. Dyrektor gabinetu prezesa Krajowego Urzędu Pracy Anatol Szurmak powiedział, że żądania Włodzimierza Suligi są bezzasadne, gdyż istniały konkretne przyczyny do rozwiązania umowy o pracę. Dodał, że sprawa jest tak banalna, że nie ma się czym zajmować. Kulminacyjna fala powodziowa na Wiśle dotrze w czwartek rano do granic województwa radomskiego. Dziś poziom wody mierzony na wysokości Puław podniósł się do 489 cm, co oznacza przekroczenie stanu ostrzegawczego o 89 cm. Przewiduje się, że fala kulminacyjna osiągnie wysokość 5,5 metra i będzie niższa od stopy wałów przeciwpowodziowych o 50-70 cm. W rejonach nadwiślańskich regionu ogłoszony został alarm przeciwpowodziowy. Jak stwierdził Józef Szyszka, sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Przeciwpowodziowego, zbliżająca się fala jest na szczęście krótka i nie powinna zniszczyć wałów nawet na najbardziej zagrożonych odcinkach. Lekarze i położne z całego województwa uczestniczyli dziś w szkoleniu zorganizowanym w ramach programu Promocja Zdrowia Matki i Dziecka. Program ten realizowany jest od roku.
Program edukacyjny Promocja Zdrowia Matki i Dziecka został zainicjowany i jest sponsorowany przez ONZ i rząd polski. Jego celem jest zmotywowanie rodzin, kobiet głównie, ale także innych członków rodzin do odpowiedniego prozdrowotnego życia, tak aby plany powiększania rodziny, plany prokreacyjne zostały, mogły być zrealizowane w możliwie najlepszym stopniu. Na razie program jest realizowany w 3 województwach: radomskim, łomżyńskim i wałbrzyskim. Jest plan, że jeżeli ten projekt uzyska dobre recenzje, a on jest recenzowany bardzo dokładnie przez różne ciała, rząd również przygląda się temu, Ministerstwo Zdrowia, które jest instytucją prowadzącą także, jeżeli ten program uzyska dobre efekty, wówczas w następnym etapie będzie on rozszerzony na teren całego kraju. W naszym województwie program jest realizowany od roku. Polega on na cyklu szkoleń dla lekarzy i położnych. Myślę, że będzie to edukacja nie tylko nas, ale edukacja również społeczeństwa, bo my to, co tu usłyszymy, przekażemy dalej naszym pacjentom, wdrożymy to i w postępowanie lekarskie, i w edukację, którą prowadzą położne. Tematem dzisiejszego szkolenia była niepłodność i choroby przenoszone drogą płciową. W konferencji wzięli udział specjaliści z Warszawy, Białegostoku i Łodzi. Zainteresowanie historią zabawki przez placówki wystawiennicze, muzea i galerie w Polsce jest stosunkowo niewielkie. Muzeum Wsi Radomskiej zorganizowało wystawę zatytułowaną Zabawka, tradycja a współczesność, która rozpoczyna cykl imprez poświęconych właśnie zabawce. Wystawa składa się z dwóch części. W pierwszej zaprezentowano specyficzne dla województwa radomskiego gliniane zabawki z ośrodków garncarstwa z Iłży, Mogielnicy oraz eksponaty ze zbiorów Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, z Muzeum Wsi Kieleckiej i z Muzeum Wsi Radomskiej. Konie na biegunach, drewniane wiatraczki, ptaki, kołyski, wózki dla lalek i lalki szmacianki. Natomiast w drugiej części ekspozycji pokazano zabawki wzorowane na dawnych zabawkach ludowych z Łęcznej, Pewli Wielkiej, Lachowic i Stryszowa. Pomysł się zrodził, kiedy zastanawialiśmy się, jaką zrobić w tym roku kolejną aukcję. Chcieliśmy pokazać coś nowego, coś innego, czego jeszcze na aukcjach nie było. I właśnie wymyśliliśmy sobie, że nie było zabawki, a wiemy, że zabawki, które pokazujemy w galerii, które są w sprzedaży, wzbudzają duże zainteresowanie wśród osób zwiedzających muzeum. Zabawki eksponowane na wystawie mają przede wszystkim wartość historyczną, chociaż wciąż są jeszcze na świecie dzieci, które tulą do snu lalkę szmaciankę zamiast komputera. Specjalne kursy techniki uczenia się będą prowadzone w radomskich szkołach podstawowych i średnich. Na razie mimo zainteresowania nie prowadzi się takich zajęć dla dorosłych. Według informacji Kuratorium Oświaty zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych i średnich prowadzą w Radomiu 2 wyspecjalizowane ośrodki. Na ćwiczeniach rozwijamy przede wszystkim pamięć dziecka, a także myślenie twórcze, myślenie logiczne, spostrzegawczość, zapamiętywanie i ćwiczymy koncentrację uwagi, a więc to wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby szybko i skutecznie się uczyć. Zdaniem organizatorów zajęć uczniowie wykorzystują najczęściej zdobyte umiejętności w nauce historii, matematyki, języka polskiego, geografii oraz języków obcych. Na przykład do nauki ortografii mieliśmy specjalne na komputerze takie koło fortuny ortograficzne, dzięki któremu mogliśmy poznawać zasady ortografii i z nich korzystać. W tym roku w programie kursu wyższego stopnia przewidziano m.in. naukę tzw. szybkiego czytania. Zdaniem Pawła Zawodnika, rzecznika prasowego Kuratorium Oświaty w Radomiu, zajęcia wypełniają lukę, którą zostawia szkoła. Władze oświatowe będą jednak czuwać, aby były prowadzone kompetentnie i w sposób nieszkodzący dzieciom. Teatr Powszechny imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu rozpoczyna kolejny sezon. Premierowym przedstawieniem będzie Mizantrop w reżyserii Jana Maciejowskiego. Podczas konferencji prasowej w Teatrze Powszechnym imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu poinformowano dziennikarzy o planach repertuarowych na ten sezon. Radomski Teatr wystawi m.in. Mizantropa w wolnym przekładzie Jana Kota w reżyserii Jana Maciejowskiego i ze scenografią Barbary Zawady. Spektakl zaprezentowany zostanie po raz pierwszy w październiku podczas 6. już Radomskiego Tygodnia Teatralnego, który zapowiada się interesująco.
najnowsze premiery Ewy Wycichowskiej, Polski Teatr Tańca, Wrocławska Pantomima, nasza premiera Mizantropa w reżyserii Jana Maciejowskiego, bardzo interesujący Macbeth z Budapesztu, oczywiście Macbeth Szekspira i Gogol, Orzenek, Teatr Powszechny z Warszawy, wybitne przedstawienie i Teatr Studio po raz pierwszy z autorskim spektaklem Stasysa. Hit zeszłego sezonu, Józef i cudowny płaszcz snów w technikolorze, po raz ostatni będzie można zobaczyć na radomskiej scenie 20, 21 i 22 września. Natomiast później 28, 29 i 30 września Józef zostanie zaprezentowany w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Nie ustaje konflikt pomiędzy trenerem sekcji łuczniczej radomskiego Sokoła Józefem Trześniewskim a zarządem klubu. W oświadczeniu wydanym przez prezesa Marka Jasińskiego mowa jest o środkach dyscyplinujących podjętych w stosunku do trenera. W żaden jednak sposób pismo nie odnosi się do poważnych zarzutów stawianych szkoleniowcowi, między innymi nagannego zachowania w stosunku do młodzieży. W tej sytuacji trener Trześniewski uważa, iż sprawa nie została zakończona. Domagam się od zarządu oświadczenia, że zarzuty, które były w moją stronę, są bezpodstawne i że w KL-Menedżerze zostałem przywrócony do pracy jako szkoleniowiec, bo niestety nie było jakichkolwiek dowodów co do mojej osoby. Józef Trześniewski czeka na pełne oczyszczenie z postawionych przez zarząd zarzutów. W najbliższym czasie zamierza bowiem kontynuować pracę szkoleniową z młodzieżą Sokoła oraz dziećmi z uczniowskich klubów sportowych. Pracowicie spędzili ostatnie dni radomscy brydżyści, uczestniczący z powodzeniem w zawodach ogólnopolskich oraz makroregionalnych. Duży sukces ekipa z Radomia odniosła w Lucieniu, gdzie rozegrany został ogólnopolski kongres brydżowy. W konkurencji teamów radomianie zajęli pierwsze miejsce, występując w składzie Maciej Majewski, Edward Nowomiejski i Krzysztof Sztompkę. Ponadto w rozgrywce na punkty meczowe para Majewski-Sztompkę uplasowała się na drugiej pozycji. Również drugie miejsce w klasyfikacji indywidualnej oraz punktacji końcowej kongresu zajął Maciej Majewski. Zespół Energetyka II Kozienice zakwalifikował się do ósemki drużyn, która między sobą stoczy walkę o drugoligowy awans. Podczas ostatniego zjazdu rundy eliminacyjnej Ligi Makroregionalnej Kozieniczanie zdobyli 61 punktów, ustępując jedynie o punkt Mazowi Mińsk Mazowiecki. Marian i Piotr Kucharscy zostali zwycięzcami wrześniowej edycji korespondencyjnych Mistrzostw Polski par. Duet Poloneza Esso wyprzedził pary w składzie Jacek Benerat i Aleksander Karsznia oraz Tadeusz Kowalczewski i Mirosław Rafalski. Przypomnę Państwu ważniejsze informacje dnia. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Michałów wypowiedział Wojewódzkiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej umowę na opłaty w tzw. taryfie dwuczłonowej. Włodzimierz Suliga, były dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, uznaje odwołanie ze stanowiska za bezpodstawne. Dziś w Radomiu odbyła się pierwsza rozprawa przeciwko pozwanemu przez Suligę prezesowi Krajowego Urzędu Pracy. W tym wydaniu Teledziennika to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.